Chodźmy, chodź od tutaj. Stańcie tu z przodu. Nie mógł ręczyć. Bardzo dziękuję. No. Nie, niekoniecznie wszyscy. No, to jest chodzi o nie woli. Ale miał być korzeń też. Przeprosił teraz Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Chrystusa. Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą Was wydawać sądom i swych synagogów będą Was biczować. Nawet przed namiestników będą Was prowadzić. Przed królów będą Was wodzić. Z powodu mego imienia na świadectwo Boga. Kiedy Was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie Wam poddane, co macie mówić. Lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierci przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie.
czasie ceremonii ślubnych bardzo często czytana jest Ewangelia świętego Mateusza o budowaniu. Bo przecież życie małżeńskie, życie rodzinne to jest budowanie domu, którego fundamentem powinien być dobrze z wiarą przeżyty i przyjęty sakrament małżeństwa. Nie można bowiem budować trwale na innym fundamencie, jak tylko na tym, którym jest Jezus Chrystus. Ewangelia wspomniana mówi o tym, że dom, który buduje się na piasku, a więc na jakichś miałkich wartościach, czy bez jakichś wartości u podstaw budowania, musi się rozpaść, że będzie nietrwały wobec jakichś zawirowań, których obrazy w Ewangelii są kataklizmy przyrodnicze. Taki dom będzie musiał się rozsypać. Natomiast dom budowany na skalę wartości, o których mówi Ewangelia, o których mówi objawienie Boże, na skalę wartości, za które życie oddał pierwszy męczennik Kościoła, święty Szczepan, dzisiejszy patron. I więc buduje się na skalę, takie budowanie jest trwałe. Dzisiaj razem z jubilatami Państwem, Heleną i Edwardem, oglądamy się wstecz na 60 lat ich budowania. Nie zbudowali w tym czasie pałaców, nie dorobili się pewnie jakiejś oszałamiającej fortuny, nie zbudowali czegoś, co budzi dzisiaj zachwyt publiczności, która jako wartości postrzega bogactwo, sukces, różne osiągnięcia, które wzbudzają zazdrość, ale z pewnością zbudowali coś bardzo wartościowego, co jest skarbem prawdziwym. 60-letnie trwanie wierności wzajemnej, bezpieczny dom dla swoich dzieci, a wiemy przecież, że byli w tej dziedzinie małżeństwem doświadczonym trudem, cierpieniem, oczekiwaniem. Lecz potrafili ten czas oczekiwania przeżyć z miłością, podzielić się swoją miłością z potrzebującym dzieckiem. Wiemy, że Pan Bóg później nagrodził ich pięknym darem rodzicielstwa. Ale byśmy z Bożą pomocą sami praktykowali życie heroiczne i innym dawali wzór takiego życia na większą chwałę Boga. A teraz, kochani moi, tak jak to było przed 60 laty, wspominając wasz ślub, który odbył się w tej świątyni, pragnę, abyście odnowili swoje małżeńskie przyrzeczenia i zachowali wierność im aż do końca swoich dni. Czcigodni małżonkowie, przed 25 lat, to było piękne, ale jeszcze pięknie jest przez 60 lat, zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą, Chrystus się na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie teraz prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Wszyscy stańmy uszanować to ich 60-letnie małżeństwo. Czy chcecie coraz doskonale miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Chcemy.
Czy chcecie okazywać sobie za głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z całego serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od tego pochodzą nasze dobre pragnienia. Niech was umocni i umocni waszą wolę i wspiera was z łaską, abyście wiernie wypełnili święte ślubowania, dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A teraz, moi drodzy, właśnie pocałunek może być to piękne. Po tylu latach ludzie jeszcze mogą pocałować tęsknię. Można ten podarunek dać? Będzie czas, panie Bartek, podarunek. Teraz my to wiemy. Podarunek przyjmiemy, ale w chwili jeszcze pomodlimy się, żeby wszystko było zgodne z aktualnością. Składając Panu Bogu dziękczynną ofiarę, błagajmy Go za jubilatów i za całą ludzkość. Módlmy się za małżonków, którzy dzisiaj obchodzą piękną rocznicę 60 lat zawarcia związku małżeńskiego, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich miłość i napełnił ich radością. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, wnuków jubilatów, aby okazywały im wdzięczność i chętną pomoc. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich małżonków tutaj obecnych, aby Duch Święty odnowił ich własne sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżeństwa rozbite, aby udzielił siły do przebaczenia i pojednania. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą parafię, za nasze miasto i mieszkańców, aby wszyscy żyli w pokoju. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, wejdź na tych małżonków, którzy z radością składają Tobie dziękczynienie i staw, aby z pomocą Twojej łaski zachować miłość i jedność, byli radością Twojego Kościoła przez Chrystusa Pana naszego. Poproszę całą niarę Pana Edwarda z tą prawdą, bo nie może się doczekać, żeby go wręczyć. Chętnie z wdzięcznością to nadal przyjmujemy. Tym darem jubilatów jest piękna płaskorzeźba wykonana właśnie rękami Pana Edwarda, przedstawiająca Matkę Boską Stróżalską. Bóg zaopatrz, Panie Edwardzie. Dziękuję bardzo. Niech się święci. Dziękuję bardzo. Imię Twoje. Bóg zaopatrz. Bardzo dziękuję. Bóg zaopatrz. Na razie tutaj umieścimy ten obraz, żeby podchodząc do komunii, każdy mógł na nią na tę Matkę Bożą zerknąć. Dziękuję bardzo. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczniowanie. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będziesz do tego natychmiast. Cieszę się, że
pod tym przemożnym patronatem dnia dzisiejszego mogliśmy przeżyć tę piękną uroczystość małżeńską Państwa Raków i w imieniu własnym, myślę, że całej naszej wspólnoty, z całego serca życzę dalszych pomyślnych, szczęśliwych lat małżeństwa, obfitego Bożego błogosławieństwa, wielu darów cennych w życiu, oprócz łaski, takich jak ludzka życzliwość, przyjaźń, rozumienie. Niech będą one Waszą radością, tak jak Wy potrafiliście w swoim życiu dawać je innym ludziom. Niech Wam i wszystkim nam zgromadzonym pobłogosławi dobry Bóg. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was pobłogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Przywierzeni do Betlejem na serce, grając do święcie dziąłem szłona liże. Na wysokości klasy. Trzymać się tego zamętnego ramienia. Zapłać za słowo. Tego najważniejsze powiem,
Boże, pobłogosław nam te dary, które z Twojej ściądrobliwości będziemy spożywać. Amen. Na zdrowie. A my dośpiewamy 100 lat. No nie? 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją, żyją nam, niech żyją nam. Kto? Gwiazda pomyślności, pomyślności, nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a to zdrowia nie wypijemy, pijemy właśnie. Zdrowia. Ułożony ostrożnie. Nie trudno. Trzech trzeba było takich z zapalniczkami, a nie jeden. Tak. No i teraz tak. Kto ma doświadczenie w krojeniu tortów? A nie mam nic. No to teraz dmuchnąć tylko. Zaraz. Poszło. A ta leżnica mi otworzy. A czy ty kroisz? No, to tak, to tak, nie. Nie baw się tym. Dawaj, to nie, 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 to nie,